Musiałam przerwać, już widać, że się zmieniły okoliczności przyrody. Nastała noc, słońce szybko zaszło, ale musiałam zrobić obiad. I taka myśl mi przyszła podczas robienia tego obiadu, że tak naprawdę jest taki psalm. Panie, moje serce się nie pyszni, a oczy moje nie są wyniosłe. Nie gonię za tym, co wielkie, ani co przerasta moje siły. Przeciwnie, wprowadziłem ład i spokój do mej duszy. Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę, tak we mnie jest moja dusza. Izraelu, złóż w Panu nadzieję teraz i na wieki. Myślę, że ten psalm oddaje pełnię tej drogi do świętości. Nie gonię za tym, co wielkie. Ja osobiście mam duży z tym problem. Pierwszą moją odpowiedzią, jakąkolwiek na pytanie, kim chcę zostać w przyszłości, a ja odpowiedziałam, że chcę zostać księżniczką. I takie to pragnienie takiej jakiejś szczególności, specjalności, zawsze gdzieś tam było w moim sercu, bycia rozpoznawaną i tak dalej, ale tak naprawdę wcale nie jestem pewna, czy gdybym zajęła miejsce jednej czy drugiej celebrytki, czy jednego czy drugiego sławnego człowieka, czy bym sobie lepiej poradziła na ich miejscu niż w tym miejscu, w którym jestem. Ja nawet jak to mówię, to wiem, że jest to dla mnie dosyć trudne, bo ja z natury jestem osobą, która z natury lubi na siebie zwracać uwagę. I tak naprawdę być może te moje marzenia byłyby zbyt wielkie, nie? Przerosłyby mnie. Może bym upadła, może bym odeszła od Boga, może bym przeciwiła się, może bym nawet popełniła jakiś grzech, który w tej chwili został mi oszczędzony, bo nie jestem na ich miejscu, bo nigdy nie doświadczyłam tej drogi. Mogę zgadywać, ale tak jak Aslan powiedział do Lucy w filmie, że nie ma co się zastanawiać nad tym, co by było, gdybym, nie? Kiedy ona zapytała się, jak gdybym przyszła wbrew temu, co Piotr powiedział, czy by ci wszyscy ludzie żyli dalej. I Aslan powiedział, nie ma sensu się zastanawiać nad tym. Nie ma sensu. Jest teraz ten moment, ten dzień, ta chwila, i z tą chwilą zróbmy wszystko, co jesteśmy w stanie zrobić najlepiej, na miarę naszych możliwości, bo nie gonię za tym, co wielkie, ani co przerasta moje siły. I z tym przerostem sił, nie, co przerasta nasze siły, to mogą być różne rzeczy. Możemy postawić sobie właśnie taki heroiczny ideał siebie samych, że nie wiem, będę trzymać porządek, nie, tak jak Escriva mówi bardzo. Bardzo zresztą prawidłowo, nie? Że porządek w sercu przekłada się na porządek dookoła i odwrotnie, nie? Porządek dookoła pomaga stworzyć porządek w sercu. I ja wiem, że ja nie jestem w stanie utrzymać wszędzie porządku i zdaję sobie z tego sprawę. I ja muszę nad tym pracować, i to jest taka moja przestrzeń, w której nie domagam, i to bardzo często, i tak jakby akceptuję siebie, nie? No, taka jestem, pracuję ile mogę, ale gdybym teraz postawiła sobie taki ideał, że zawsze i wszędzie będę mieć porządek, to będzie rzeczą dla mnie nie do osiągnięcia. To będzie coś, za czym ja będę gonić i będzie to nieosiągalne. I zwłaszcza to gonienie dla mnie jest takim ciekawym słowem, sformułowaniem. Nie gonię za tym, co wielkie. Zobaczcie, ile rzeczy gonimy i uciekają nam rzeczy codzienne, uciekają nam rzeczy ważne, uciekają nam rzeczy, które zdarzają się w danej chwili. Uśmiech dziecka, piękny rysunek, jego odkrywanie na przykład rzeczywistości świata, wydarzenie, spotkanie z człowiekiem. Nie, 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 bo gonię za czymś, bo lecę, bo muszę to zrobić, bo muszę to zrobić idealnie, bo muszę, bo sobie tak postanowiłem, bo zrobię to za wszelką cenę. Nie gonię za tym, co wielkie, a my tak gonimy bardzo często, nie? Bardzo często gonimy za wieloma rzeczami. Wprowadziłem ład i spokój, nie? Bo te rzeczy, za którymi gonimy, mogą przerosnąć nas. I może się okazać, że tylko spowodują, że nie będę mieć ani ładu, ani spokoju w mojej duszy. Że moje serce będzie rozwalone, będę siebie oskarżać, będę siebie nienawidzić, będę w kółko mówić o sobie złe rzeczy.
bo gonię za tym, co wielkie i co przerosło moje siły. Nie? I to jest niesamowite. Nie będę gonić za tym, co wielkie. Owszem, na przykład ja nad porządkiem będę pracować i staram się i naprawdę wiem, że próbuję. Ale nie chcę, żeby to przerosło moje siły. I chcę wprowadzić ład i spokój do mojej duszy. I myślę, że parafrazując to nauczanie, o którym wspomniałam na samym początku, można powiedzieć: Panie, moje serce się nie pyszni. To jest jedyna droga do świętości. I oczy moje nie są wyniosłe. To jest jedyna droga do świętości. Nie gonię za tym, co wielkie. To jest jedyna droga do świętości. Ani co przerasta moje siły. To jest jedyna droga do świętości. Przeciwnie, wprowadziłem ład i spokój do mej duszy. To jest jedyna droga do świętości. Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę, tak we mnie jest moja dusza. To jest jedyna droga do świętości. Izraelu, złóż w Panu nadzieję. Odtąd i aż na wieki. To jest jedyna droga do świętości.